smack that. Minął tydzień, trzecia liga, grupa trzecia, podsumowanie 12 serii spotkań. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tabela przed 12 kolejką wyglądała następująco. Stal Brzeg i GKS Jastrzębie po 25 punktów, wygrane 7 spotkań, 4 remisy. Jeszcze oba te zespoły nie zaznały goryczy porażki. A na drugim biegunie niestety Górnik Wałbrzych i Unia Turza Śląska, z tym, że Górnik Wałbrzych miał rozegrane jedno spotkanie mniej i zaledwie 6 punktów na koncie. Seria tych spotkań przebiegała następująco. Stal Bielsko-Biała miała się mierzyć z Stalą Brzeg, GKS Jastrzębie Zdrój, Pniówek Pawłowice Śląskie, Olimpia Kowary podejmowała Faluba z Zieloną Górę, a Lechia Dzierżoniów Ruch z Dzierzowice. Polkowice grały z Rekordem Bielsko-Biała, rezerwy Miedzi Legnica ze Skrą Częstochowa, Górnik Zabrze ze Ślęzą Wrocław, Unia Turza Śląska, Górnik Wałbrzych i Piast Żmigród rezerwy Śląska Wrocław. Kilka ciekawych pojedynków, kilka spotkań, w których spodziewaliśmy się wielu bramek. Pierwszy mecz na naszej antenie, który możemy Państwu zaprezentować, to BKS Stal Bielsko-Biała, Stal Brzeg, aktualny lider. I co ciekawe, już druga minuta spotkania, piłkarze z Brzegu obejmują prowadzenie po bardzo ładnej akcji. Naprawdę zaskoczony rywal takim obrotem sprawy. Mecz rozgrywany na bardzo ładnym, nowoczesnym stadionie, którego ta drużyna trzeciej lidze mogłaby pozazdrościć drużynie z Bielska-Białej. Stały fragment gry pod bramką Stali Brzeg, piłkarze z Bielska-Białej. Wykonany bardzo ładny strzał, perfekcyjne, piłka ląduje w okienku bramki gości i 1-1 wyrównanie spotkania jeszcze przed przerwą. Taki wynik dotrwał do 45 minuty spotkania. Po zmianie stron piłkarze ze Stala Bielska-Biała kontrowali, próbowali kontrolować grę i po jednej takiej akcji pięknym strzałem popisał się doskonałą interwencją bramkarz, jednak dobitka partnera z drużyny sprawiła, że piłka wylądowała w siatce i to nieoczekiwanie Stal Bielsko-Biała wygrywa na własnym boisku z liderem Stalą Brzeg 2-1. Pierwsza porażka w sezonie w 12 kolejce spotkań trzeciej ligi. Stal Brzeg schodzi z boiska pokonana po bramkach Czaickiego i Caputy w 49 minucie. Honorowe trafienie Gęstarczyka. Kolejne spotkanie GKS Jastrzębie Zdrój, Pniówek Pawłowice Śląskie. Mecz dosyć interesujący ze względu na to, że po tym spotkaniu mogliśmy mieć zmianę lidera. Piłkarze z Jastrzębia do tej pory bardzo dobrze sobie radzili. Tutaj jeszcze ceremonia, podziękowanie zawodnikom klubu za dokonania. Zmiana w ustawieniu, trener dokonał kilku zmian w Pawłowicach. Piłek starał się będzie tutaj zagrać odważnie i przede wszystkim nie stracić punktów. Pierwsza połowa pokazywała, że to jest możliwe. Bardzo ładna akcja, po jednej z nich taka dobra piłka, wrzutka w pole karne, wykończenie bardzo ładne. Pniówek Pawłowice Śląskie wychodzi na prowadzenie i co ciekawe, w tej pierwszej części spotkania kilkukrotnie miał jeszcze okazję do tego, by podwyższyć rezultat meczu. Piłkarze Jastrzębia nie byli do końca przekonani, jak poradzić sobie z dobrze grającą tego dnia drużyną gości. Tutaj kilka interwencji takich groźnych, bardzo groźna kontuzja, twarda walka, męska gra, piłkarze jednej i drugiej drużyny starali się jak najszybciej strzelić kolejną bramkę. Gospodarze próbowali oczywiście doprowadzić do wyrównania, jednak ich akcje dość sporadyczne w tej części spotkania nie przyniosły rezultatu. 1-0 prowadzą goście, to duża niespodzianka. Po zmianie stron dużo więcej animuszu w grze Jastrzębia, dużo więcej takiej ekwilibrystyczności, ciekawych zagrań, to sprawiło, że drużyna z gospodarzy dochodziła do kilku sytuacji strzeleckich. Już pierwsza z nich i bramka. Bramka wyrównująca po bardzo ładnej, składnej akcji. 1-1. To naprawdę bardzo budująca sytuacja. Zobaczymy, jak będzie się dotyczył ten mecz dalej. Kolejna akcja Jastrzębia, podobne zagranie jak pierwsza i pierwsza bramkowa sytuacja i teraz kolejna, druga. 2-1, gospodarze obejmują prowadzenie, tak jakby wszystko wróciło do gry. Pniówek Pawłowice Śląskie troszeczkę został zdominowany w tym spotkaniu, nie do końca był w stanie przewidzieć, jak to będzie dalej wyglądało. Nie wiedzieli zawodnicy, co się mają stać. Tutaj niestety dosyć dramatyczne chwile na boisku. Jesteśmy świadkami
zawodnikami starcia w powietrzu, gdy jeden z zawodników Jastrzębia leżał nieprzytomny na boisku, trafiony w okno w głowę. Sędzia przerwał na chwilę mecz. Tutaj bardzo ładne, kolejne prostopadłe zagranie, popisowa akcja Jastrzębia. Jedna taka bramka już padała dla tej drużyny. Przepiękny strzał, ale jeszcze ładniejsze podanie. 3-1. Kolejna próba Jastrzębia, kolejna kombinacyjna gra. Tutaj sędzia dyktuje rzut karny. W polu karnym faulowany napastnik gospodarzy. I czwarta bramka. Druga połowa zmieniła obraz gry gospodarzy. Po tym meczu można odnieść wrażenie, że dzięki tej grze po drugich 45 minutach zasłużone pewne zwycięstwo GKS-u Jastrzębie Zdrój i Jastrzębie w tej sytuacji wracają na fotel lidera. 4-1 po bramkach Szczepana, Caniboła, Jadacha, piłkarze GKS Jastrzębie prowadzą w tabeli trzeciej ligi grupy trzeciej. Pniówek Pawłowice Śląskie od trzeciej minuty prowadził 1-0. Bardzo dzielnie drużyna sobie radziła na boisku. Olimpia Kowary, Falubas, Zielona Góra. Kolejne bardzo ciekawe starcie na boiskach trzeciej ligi. Beniaminkowie będą starali się pokazać tutaj, kto jest zespołem lepszym. Olimpia raczej szykuje się do tego, by zdobyć pewne 3 punkty. Zapowiadali piłkarze tutaj dużo walki, dużo ochoty do tego, żeby właśnie na piłkarzach zyskać komplet punktów. Goście w żółtych koszulkach, białych spodenkach, Falubas na zielono. Piłkarze z Zielonej Góry dość odważnie atakowali od pierwszej minuty. Starali się szybko strzelić gola i dzięki temu wyjść na prowadzenie. Kilka ich akcji było jednak takich dosyć nieporadnie wykończonych. Swoje szanse mieli także gospodarze i pierwszą z nich wykorzystali dość szybko. Po ładnej, składnej akcji, dośrodkowaniu w pole karne 26 minuta, Mateusz Maszak, Marek, prowadzenie. Trzeba przyznać, że obrót wydarzeń boiskowych raczej nie pokazywał tego, że gospodarze strzelą gola. Kolejna akcja lewą stroną boiska, zwrócenie piłki w środek pola karnego, tam bardzo ładna zachowanie Maszaka, który strzela drugą bramkę w 36 minucie tego dnia. Mało oczekiwania od sprawy, bym się takiego wyniku nie spodziewał, może poza kibicami gospodarzy. Do przerwy 2-0, Faluba zbierze się do roboty w drugiej części spotkania. Bardzo ładna kombinacyjna akcja, próba rozegrania piłki na 1-2 kontakty. Nie było falu w polu karnym, jednak bardzo szybko strzelona bramka. Po już 48 minucie bramkę zdobywa Piotr Andrzejczak i Falubas zdobywa kontakt z przeciwnikiem. Szybko rozprowadzona kolejna piłka, prostopadłe zagranie, bardzo mocny strzał w kierunku bramki. 57 minuta, mamy już remis. Michał Chyrek prowadzi do wyrównania i cały misterny plan, walka z pierwszej połowy piłkarzom. Niestety już w tym momencie nie dała rezultatów. Kolejna akcja, Falubas, Zielona Góra, faulowany w polu karnym. Tutaj był zawodnik dosyć, ale sędzia puścił grę. Michał Chyrek dobija podanie w polu karnym. Jest 3-2 dla Falubazu, który przespał pierwsze 45 minut gry. Tutaj będzie miał okazję do tego, by pokazać, że jest zespołem lepszym, bardziej doświadczonym, mimo że również Beniaminkiem. Kolejna bardzo ładna akcja trójkowa, wykończona strzałem przez Michała Chyrka, 75 minuta, 4-2. I to już jest pewne prowadzenie. Tutaj już raczej gospodarze nie będą w stanie nawiązać równej walki z piłkarzami z Zielonej Góry. Jeszcze jedna akcja gości. Bardzo dobrze rozegrana piłka po kolejnym prostopadłym zagraniem. I kolejny raz, tym razem Mariusz Kaczmarczyk, 79 minuta, 5-2. Falubas zdecydowanie wygrywa w Komarach. Mimo że do przerwy przegrywali piłkarze Zielonej Góry 0-2, potrafili wyprowadzić swój zespół na bardzo ładny wynik 5-2. Takim oto sposobem ten mecz kończy się bardzo efektownym zwycięstwem gości. W pozostałych dwóch spotkaniach tego dnia sobotnich meczów KS Polkowice przegrywa z rekordem Bielsko-Biała 1-3. Dość wyrównane spotkanie, dużo bramek pod koniec meczu. Lechia Dzierżoniów przegrywa z Ruchem z Dziszowice 0-4. I tak naprawdę, gdyby nie ta bramka, być może w pierwszej minucie spotkania samo widowisko wyglądałoby troszeczkę inaczej, ale jednak zwycięstwo gości zasłużone jednym i drugim przypadku. Jesteśmy już w tym momencie, proszę Państwa, przy niedzielnych spotkaniach.
Miedź Legnica podejmuje Skrę Częstochowa. Tutaj bardzo ciekawe widowisko szykowało nam się w Legnicy. Pierwsza groźna akcja i od razu strzał na bramkę z rzutu wolnego. Bardzo ładny strzał. Gospodarze pokazują, że są bardzo groźni w tych stałych fragmentach gry. Adrian Woźniczka, jest to druga minuta. Bardzo ładnie wykończona akcja. 1-0, gospodarze obejmują prowadzenie i tak w tym momencie zaczynał wyglądać ten mecz, że nabrali piłkarze z Legnicy ochoty do dużo większego wysiłku. Kolejna próba strzału z dystansu. Tym razem jednak bramkarz broni strzał. Pada piłka co prawda do bramki, jednak sędzia nie uznaje gola, spalony. Kolejny stały fragment gry, zupełnie inaczej rozwiązana akcja i tym razem już nie było tutaj przewinienia w grze. Dobrze rozegrana akcja, Mirosław Kaźmierczak, Miedź Legnica prowadzi 2-0. Bardzo ładne, proszę zobaczyć tu powtórce, rozegranie tego stałego fragmentu gry. Zupełnie innowacyjna próba, nie tak jak zwykle i to też zaskoczyło rywala. Do przerwy 2-0, po zmianie stron piłkarze z Częstochowy próbowali stworzyć sobie jakąś akcję, po której mogliby strzelić gola. Udaje im się to po bardzo ładnym rozegraniu piłki. 72 minuta, Łukasz Kowalczyk 1-2. Wydaje się, że jest jeszcze szansa na to, by tutaj doprowadzić do wyrównania. Skra zaczęła grać troszkę bardziej odważnie, jednak Miedź Legnica tego dnia zdecydowanie lepiej dysponowana po jednej z takich akcji, prostopadłym podaniu. Między dwoma obrońcami przedzierał się gracz Legnicy, sędzia dyktuje rzut karny, ewidentnie faul na bramkę, zostaje ten rzut karny zamieniony przez Łukasza Hodygę. 3-1, 80 minuta spotkania, wynik spotkania w tym meczu już się nie zmieni, mimo kilku prób i jeszcze dość dogodnych sytuacji podbramkowych jest efektowne i zasłużone zwycięstwo Miedzi Legnica, która po bramkach Woźniczki, Kaźmierczaka i Chodygi z rzutu karnego wygrywa 3-1. Honorowe trafienie dla Skry Częstochowy, Kowalczyk w 72 minucie. Punkty zostają w Legnicy, Skra kolejne porażka w tym sezonie. Jesteśmy teraz na boisku w Zabrzu, Górnik 2 Zabrze, Ślęza Wrocław. Dosyć ciekawe to starcie zapowiadało się jeszcze przed meczem. Ślęza starała się tutaj uzyskać prowadzenie od początku meczu, jak najszybciej starali się piłkarze z Wrocławia strzelić bramkę. Szybka strzelona bramka, 1-0 obejmują piłkarze prowadzenie. Zaraz potem gospodarze starają się przycisnąć rywala. Zabrzanie ten mecz kontrolowali, ale na drugą bramkę musieliśmy czekać aż do 80 minuty spotkania, gdy podwyższony został ten rezultat na 2-0. Ślęza tak naprawdę od momentu straty tego gola w pierwszej połowie nie istniała na boisku. Obudzili się piłkarze z Wrocławia pod sam koniec meczu, gdy w doliczonym czasie gry strzelili gola na 2-1 i to dopiero jednak była 91 minuta. Trudno było oczekiwać, żeby zespół z Zabrza mógł czuć się zagrożony w tym spotkaniu. Górnik 2 Zabrze, Gruszka 48 minuta, Truch Becha 82 i Molski w 90. Honorowe trafienie dla Ślęzy Wrocław. Punkty zostają na koncie Górnika 2 Zabrze. W tej kolejce rozegrane zostały jeszcze dwa spotkania. Piast Żmigród bezbramkowo zremisował ze Śląskiem 2 Wrocław 0-0. Unia Turza Śląska pokonała Górnika Wałbrzych 2-0. No i tym samym Górnik w coraz gorszej sytuacji w tabeli trzeciej ligi. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda tabela. Tutaj na pierwsze miejsce powraca GKS Jastrzębie-Zdrój, 28 punktów. Jedyna drużyna w tej chwili ligowa, która nie zaznała jeszcze goryczy porażki. 8 zwycięstw, 4 remisy, 28 punktów. Dość imponujący bilans, 23 do 10 w bramkach. Na końcu tabelę zamyka Górnik Wałbrzych, 11 spotkań, jedno zaległe 26 października z Miedzią Legnica, zaległe spotkanie i zaledwie 6 punktów na koncie. Czerwona latarnia na koncie Górnika Wałbrzych. 12. kolejkę spotkań obejrzało 1700 widzów, co daje zaledwie 189 kibiców na mecz. Padło 32 gole, co daje średnią 3,55 bramek na jedno spotkanie. 5 razy wygrywali gospodarze, było jeden remis i 3 razy wygrywali goście. Na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, powrócił Canibal, a hat-trickiem w tej kolejce popisał się Chyrek z Falubazu, Zielona Góra. Zapraszamy na kolejną rundę spotkań już za tydzień.